Witajcie moi kochani. Przede wszystkim witam wszystkich nowych członków naszej świetlistej grupy. Ja mam na imię Agnieszka i proszę się tak do mnie zwracać bez pani. Nieważne ile lat masz. Ja mam 16. No ja. Kochani. Dzisiaj zajrzymy w taki temat. Ja sobie zdaję sprawę, że może nie będzie zbyt dużo, zbyt wielka oglądalność, ale ktoś mnie poprosił i zaglądniemy w pracę i finanse. Sama jestem ciekawa, szczerze mówiąc, to ja bardzo rzadko, ja nie mogę, już się zaczyna, bardzo rzadko robię takie rozkłady. Bo tak naprawdę to wszyscy robią luki w miłość i zazwyczaj to jest najbardziej popularne. Dobra, to słuchajcie, zaczynamy od naszej świeczuszki życzeń, jeśli chodzi o pracę i finanse. Życzymy sobie, aby wszystko, co sobie planujemy, zaplanowaliśmy, aby się praca i finanse poprawiły, aby się nasze marzenia spełniły, jeśli chodzi o pracę i finanse. Oczywiście, jeśli to odpowiada naszemu dobru, jeśli się jakieś życzenie nie spełni, to znaczy, że czuwa góra nad tobą. No to ruszamy. Ja dzisiaj będę brała karty czasu. Włożymy runy, żeby zobaczyć, jaka runa Wam będzie pomagać w tym temacie. Ok, to ruszamy. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne przekazy, jeśli chodzi o pracę i finanse. Co chce nam uniwersum przekazać w tej kwestii? Dziękuję Wam, kochani, za wszystkie komentarze, naprawdę, za te wszystkie komplementy w moją stronę. To naprawdę cieszy moje serce, bo wiem, że do czegoś się przydaje. I przede wszystkim dziękuję Wam, że dzielicie się swoimi historiami. Ja wszystkie komentarze czytam, może nie na wszystkie będę odpowiadać, bo powoli się robi tłok, dzięki Bogu. Ale czytam na pewno i będę czytać wszystkie. Bo tak jak Wy mi okazujecie szacunek swoimi komentarzami, swoimi łapkami w górę, czy właśnie subskrypcją, tak i ja okazuję Wam szacunek moim czasem, czytaniami i tym, że czytam oczywiście Wasze komentarze i to doceniam. Okej. Okay. Dobra, to co tam słychać na tą chwilę, jeśli chodzi o pracę i finanse? Pamiętajcie, kochani, że jest to ogólne czytanie i nie z każdym będzie rezonować, o to muszę za każdym razem powtarzać, bo jeszcze się zdarza, że ktoś nie rozumie tego, że ja wyłapuję energię z grupy, czyli jaka energia przeważa, taką ja odbieram, ok? Dobra. Dobra, to wezmę tylko tą. Ajajaj. No dobra. Pierwszą mamy 10 buław. No taka nie za ciekawa. No dobra. To już się poprawiło. Ale dzisiaj karty chcą rozmawiać. Pięknie. Widzicie, co się dzieje, jak one pięknie wyskakują. Miałam zrobić to, ten rozkład. Dobra, ja sobie muszę je trochę... Agnieszka, zrób porządek. Nie wiem, czy zauważyliście, jak ja bardzo chaotycznie rozkładam karty i w ogóle, co tu się dzieje na tym stole, ale to są energie. Ja nie koncentruję się na tym, żeby było ładnie, ponieważ
energia nie potrzebuje dekoracji. Zresztą ja nigdy nie byłam taką dekoracyjną osobą, wiecie. Muszę Wam się przyznać, że jak załóżmy są święta różnego rodzaju, czy tam Halloween i tak dalej, to ja wyciągam i robię to, co muszę, żeby ludzie coś tam poczuli, że jest na przykład Boże Narodzenie. I wierzcie mi, już każdy wie o tym, jak przychodzą na przykład klienci do mnie i patrzą, jakaś sztuczna choinka gdzieś tam w rogu stoi, taka, nie? To od razu mówią do mnie: o, Agnieszka, ale zaszalałaś, nie? Każdy wie, że ja nie jestem jakąś właśnie... Nie to, że jestem bałaganiara. Nie, nie, nie. Ja to jestem naprawdę mąk. Ale jeśli płynie energia i te karty chcą mówić, to ja nie zwracam uwagi na to, czy jakiś kwiatuszek stoi, czy jak te karty leżą, bo tu chodzi o przesłanie. Ja muszę szybko iść za tym. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co chodzi. O, i znowu się rozgadało. No i pięknie, i wystarczy nam. Dobra, czym dopowiemy? Dopowiemy Leni. To jest taka teraz sytuacja, to co będę opisywać za chwilę, a później zrobimy jeszcze raz, co się wydarzy. Jeśli z tą teraźniejszą sytuacją będziesz szła, szedł w rezonans, to znaczy, że dalszy rozkład będzie również dla Ciebie. Aha, okej. Po jednej karcie. Tam na górze. Po jednej karcie. Proszę, proszę, proszę. Po jednej światło głaz. O, właśnie. Okay. Na wisielca. To odnoszę wrażenie, że przy wisielcu będzie więcej jak jedna karta. Ale to zobaczymy. Monet. Dzięki bardzo. Ok. Więc tak, obecna sytuacja. No słuchajcie, kochani, ja już widzę, że z dziesiątką buław i z trumienką może być tak, że niektórzy z Was zostali zwolnieni z pracy, czy się zwolnili, czy też już pracują ponad swoje siły. Za dużo obowiązków, a za mało kasy, proste. Powiem Wam tak, niektórzy z Was przekraczają już swoje granice, jeśli chodzi o zdrowie. Może być nawet w kierunku burnout, bo tutaj z tą kartą, zobaczcie, pokażę Wam. Niby kwiatki, niby piękne rzeczy, ale one już nie ma siły nawet tego pięknego nosić. To znaczy, że co Ci z tego, kochanie, jak wszyscy mówią, że jesteś niezastąpiona, że robisz świetną robotę i te wszystkie komplementy walą się na Twoje plecy, ale równocześnie te wszystkie obowiązki. Czyli tak naprawdę to Ty już nie masz siły. I najchętniej masz czasami wrażenie, żebyś tym wszystkim czepnęła i poszukała coś lepszego. Tutaj mogą być różne projekty do zrealizowania, które naprawdę przekraczają Twoje granice, ale Ty chcesz je doprowadzić do końca. No, następna karta pokazuje, że no, uda Ci się osiągnąć to, co zaplanowałaś w pracy, cokolwiek by to nie było, że Twoja praca z asem buław przyniesie rezultaty, masz ogromną szansę na to, aby przebić właśnie te blokady, aczkolwiek to wszystko kosztuje, bo góra odpowiada również, góry w Leni odpowiadają za ciało, bądź nawet i za głowę, że po prostu psychicznie możesz już wysiąść,
ale tą sprawę doprowadzisz do końca. Druga sprawa wygląda na to, można to również i tak tłumaczyć, że dostaniesz szansę, aby w pracy pokonać wszystkie blokady, aby pokonać wszystkie zadania, aby ziścić wszystkie plany, jakie masz. Następną kartą jest rycerz buław i pod nim mamy prezent. Słuchajcie, rycerz buław to może być, może niekoniecznie jakiś główny szef, ale jakiś kierownik może, bądź jakiś kolega z pracy, od którego możecie dostać jakiś prezent. No jeśli chodzi o pracę i finanse, może być nawet tak, że szef da Wam podwyżkę, może dostaniecie jednorazowo jakiś bon, talon na coś tam. Może być tak, że rzeczywiście przyjdziecie do pracy i nagle znajdziecie, nie wiem, pralinki na swoim biurku, czy nie wiem, jakieś miłe słowo przyklejone na Waszej szafce. W każdym razie czeka Was miła niespodzianka. I tu chodzi o pracę. Następną kartą jest karta wisielca i pod nią jesteś Ty, czyli czujesz się w takim zawieszeniu teraz. Tak naprawdę to nic się nie dzieje, ani pozytywnego, ani negatywnego na tą chwilę. Ale ta karta mówi, że Ty masz na to wszystko, bo wisielec zawsze mówi, popatrz na to z innej perspektywy. I tutaj właśnie pomimo tego, że niby jest jakiś zastój, czy chodzi o pracę, czy o finanse, czyli nie wiem, nie dostajesz awansu, czy też zatrzymał się przepływ pieniędzy, to popatrz na to z innej perspektywy. Może tak ma być na tą chwilę. Dlaczego na przykład nie dostajesz awansu? Dlaczego na przykład ktoś Ci nie oddaje pieniędzy? Dlaczego, no nie wiem, dlaczego? Popatrz na to z innej perspektywy. Słuchajcie, jeśli chodzi o cztery monet, Ty się bardzo trzymasz tych swoich zasad. Trzymasz to, boisz się zmian. Ale słuchaj, muszę Wam powiedzieć, kochani, że tutaj wygląda na to, że musicie w tym swoim takim zastoju i w tym, czym się trzymasz, trochę posprzątać. Bo tutaj z kartą właśnie mioteł i pejczów, to jest taka karta, która mówi o kłótniach, o chaosie w miejscu pracy. I ja tutaj mam wrażenie, że Ty praktycznie jesteś takim pokornym cielaczkiem, który sobie siedzi, robi swoją pracę, a inni mogą po mnie skakać. I tutaj karta mówi, że no musisz się wziąć za siebie. Każdy próbuje Cię pouczać. A Ty pomimo tego, że umiałabyś się obronić, jakoś tak się wycofujesz. I tutaj myślę, że dobrze by było, gdybyś rzeczywiście raz otworzyła swoje piękne usteczka, czy otworzył i powiedział swoje zdanie na ten temat. Bo tutaj w pracy mogą być naprawdę osoby, które bardzo lubią się kłócić, bardzo lubią dominować, bardzo lubią, nie wiem, upokarzać innych, może nie tak bezpośrednio, bo ja to mam tak trochę takie energetyczne. To będzie właśnie bardziej energetyczne, jak może takie werbalne, wiecie o co chodzi? Że wystarczy, że nie wiem, koleżanka, Ty coś zrobisz i ona na Ciebie dziwnie popatrzy, na przykład ironią, i to już wystarczy, żebyś Ty znowu się schowała w swojej skorupie. Tutaj definitywnie masz wyjść z tego, z tej energii. Masz bronić siebie, masz bronić tego, co potrafisz i wychodzić poza swoje granice. Okej.
No to patrzymy dalej. Co przyniesie przyszłość, jeśli chodzi o pracę i finanse? Siedem mieczy. Król mieczy. Paś buław. Król kielichów. I siedem buław. Okay. Czekajcie, które to były? Te sobie odstawimy. Okay. Siedem mieczy. Król mieczy. Paść buław. Król kielichów. I siedem buław. Okay. Słuchajcie, kochani, w przyszłości dla niektórych z Was wygląda na to, że możecie rzeczywiście opuścić miejsce pracy. Dlaczego? Bo jest dużo fałszu, dużo plotek. Może być też tak, że jeśli nie opuścicie miejsca pracy, to będziecie schodzić z drogi właśnie tym wszystkim intrygom, tym plotkarom, tym właśnie takich niejasnych sytuacji, jakieś konflikty, ale tutaj jest właśnie ta karta najbardziej mówi, że ktoś ucieka przed fałszem. Więc może być tak, że się wycofacie, może zmienicie, nie wiem, jakiś oddział, gdzie do tej pory pracujecie, bo już Wam za dużo właśnie tych plotek, tego obgadywania, czy właśnie takiego fałszu na miejscu pracy. Słuchajcie, macie duże wsparcie. Będziecie mieć, niektórzy z Was oczywiście, z królem mieczy i niedźwiedziem tłumaczony. Macie naprawdę wsparcie w szefie, który jest bardzo silny, ma dużo do powiedzenia. I tutaj karty mówią, że w przyszłości on będzie stał po Waszej stronie. Więc jeśli chcecie się przenieść z jednego oddziału na drugi, to śmiało rozmawiajcie z nim. On będzie, pomoże Wam tutaj w tej walce wyjaśnić sprawę, bo ponieważ jako król mieczy, on jest bardzo mocno, ma bardzo ostry umysł i na pewno znajdzie tutaj rozwiązanie. Słuchajcie, z kartą Pazia Buław dostaniecie takie impulsy odnośnie pracy i finansów. I tutaj słuchajcie, i finansów, słuchajcie swojej intuicji, bo te impulsy przyjdą z zewnątrz. Czyli to może być jakiś impuls, może być jakaś szansa, która Wam da szczęście w finansach. Może to nie będzie jakiś tam, nie wiem, przykład. Dostajecie impuls zagrać w totolotka, lecicie do, nie wiem jak się to nazywa, no tam gdzie się gra, czyli zagracie w totolotka i możecie wygrać, załóżmy jest, nie wiem, 5 milionów do wygrania, a Wy wygracie na przykład 5 tysięcy, czyli to nie będzie takie szczyt marzeń, ale coś się może właśnie, jeśli chodzi o pracę albo o finanse, słuchajcie tych impulsów, bądź zwracajcie uwagę na te impulsy z zewnątrz. Następnie mamy Króla Kielichów,
i fabryka. Słuchajcie, tutaj karta mówi, że, bo tu mamy znowu kartę osoby, więc macie szefa, który tak naprawdę ma serce, ma emocje i który pomoże Wam w pracy, pozwoli Wam się rozwijać, będzie w Was inwestować, bo wie, że jesteście ważni dla firmy, tam gdzie pracujecie. I następna karta mówi o tym, że wyjdziecie właśnie z tych swoich ograniczeń. Że jeśli się boicie z czymś ruszyć do przodu, nie wiem, z jakimś projektem, przedstawić swój punkt widzenia w pracy, może macie rzeczywiście jakieś super pomysły, to wyjdziecie spoza tego właśnie, można powiedzieć, takiego więzienia, które Was ogranicza, żeby się rozwinąć. I wtedy otworzą się dla Was naprawdę piękne horyzonty i możecie ruszyć w karierze zawodowej bądź finansowej do przodu. Jeśli macie jakiś pomysł, załóżmy, ktoś potrafi super śpiewać, ale nie ma na tyle odwagi, aby, nie wiem, założyć kanał na YouTubie bądź śpiewać live na TikToku, to właśnie to jest odpowiedni czas, że jeśli Ty odważysz się i wyjdziesz z tej swojej strefy komfortu, to naprawdę otworzą się, bo tu jest karta statku, otworzą się szerokie horyzonty dla Ciebie. Okej. To wiecie co, kochani? To jeszcze zobaczymy sobie, jakie znaki zodiaku mogą tutaj rezonować, ok? Jaki znak zodiaku idą tutaj w rezonans, czy pójdą w rezonans? Mamy strzelca. Mamy skorpiona. No dobra, chyba mamy wszystkie znaki zodiaku, widzieliście? Tu mi został wodnik i baran. Dobra, to ja to tak zostawię i jeszcze może sprawdźmy tylko. Jaki czas tutaj, jaka przestrzeń czasowa się tutaj zadzieje, jeśli chodzi o pracę i finanse. To mamy wtorek. Bądź kreatywny i postaw jakiś znak. Pokaż coś, daj jakiś znak. Ciężko mi to przetłumaczyć na polski. Co mamy? To może się szybko wydarzyć. Może być jeden dzień, nawet i do tygodnia. Czyli to wszystko, co ja tu powiedziałam, może się bardzo szybciutko wydarzyć, kochani. Okej, to ja dziękuję Wam na razie. Później muszę trochę teraz sobie odpocząć i później zrobię Wam przekaz od bratniej duszy, bo dzisiaj jest ten dzień, ok? Więc do zobaczenia, ściskam mocno, pa, pa!